Gdzieś tam w dyskusji o Matce Bożej padł taki komentarz. A co jeżeli to demon czyni cuda? Chodziło mianowicie o to, że ktoś mówił, że przez wstawiennictwo Matki Bożej w jego życiu zdziałał się jakiś cud. Z tym podejrzewaniem Maryi o bycie jakimś demonem trzeba bardzo uważać. Dlaczego? No bo w Piśmie Świętym pamiętacie, jak faryzeuszy dyskutują z Jezusem i mówią, przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. A chwilę później Jezus bardzo mocno ich gani i mówi, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A czym on jest? Ano tym, że moc Bożą nazywa się mocą demoniczną. Ale jest bardzo proste kryterium, jak rozróżnić, czy coś jest działania dobrego czy złego ducha. Wystarczy się zapytać, jakie są tego owoce. Bo jeżeli owoce są dobre, to znaczy człowiek czuje się bliżej Pana Boga, ma więcej wiary, nadziei i miłości, bardziej się zapala do miłowania swojego Stwórcy i Pana, to jest na pewno działanie dobrego ducha. I tak, ja znam tę taką pseudo jakąś gadkę, która jest często na TikToku, że Maryja nazywa się demonem. Tylko że jeżeli Maryja jest demonem, to demonem jest też Jezus Chrystus. A tutaj trzeba bardzo uważać, bo jesteśmy już bardzo blisko grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Aha, i to nie jest sauna, to jest takie schronisko dla turystów, którzy idą przez góry stołowe na Szczelińcu.